trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Endryka, Indy Cagepal, jesteśmy po gali XTBK, SW78 w Szczecinie. Ze mną dyrektor sportowy organizacji Wojciech Ryksiewski, witam. Dzień dobry, wieczór. Dobry wieczór, tak. No powiedz, jak jesteś zadowolony z tej gali, no bo wiele osób gdzieś tam narzekało na main event, mimo że wszyscy wiemy, że po prostu Michałowi się chyba należał po tylu latach w branży. No ale Michał gdzieś tam, no wiadomo, serducho pokazał, no ale pytanie, czy warto jeszcze ryzykować zdrowie u Michała? To chyba pytanie do Michała. To on ryzykuje to zdrowie. Nie, chcę się jakby w tych... Ja wiem, że to jest pewnie teraz najważniejsze pytanie, ale... To powinniście pytać Martina i Maćka przede wszystkim, ale myślę też, że już za kilka dni, bo no, to nie są rzeczy, które powinny usłyszeć najpierw media czy publiczność. To jest coś, o czym powinniśmy porozmawiać przede wszystkim z Michałem. I no, jak pewnie wiecie, Michał to powiedział, to była jego ostatnia walka w kontrakcie, także no, niezależnie od tego czeka nas rozmowa, tak? A Kendall Grove zostaje w KSW, czy mimo że, no bo kontrakt jest na więcej walk, z tego co pamiętam. No tak, no podpisaliśmy kontrakt na chyba 3 walki. Na razie trudno mi sobie wyobrazić jakiś ciekawy matchup, który miałby sens. Wiem też, że chyba Kendall ma takie postanowienie, że w listopadzie, jak kończy 41 lat, to już chce zakończyć karierę. Także no, to okienko też na kolejną walkę wydaje się krótkie. Moim zdaniem mało prawdopodobne, że jeszcze go zobaczymy. To zaczęliśmy od góry, to przejdę stopniowo coraz niżej. Radosław Paczuski, Tomek Romanowski, no fenomenalna walka. No i co, rozumiem, że Paweł Pawlak już zaciera ręce, znając rywala w walce o pas. No, chwilę pewnie musimy się w tym wstrzymać, bo słyszałem, że Tomek mógł złamać dłoń, także no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak poważna może być to kontuzja, no ale tak, no zawodnicy mieli to, jakby ten plan im przedstawiliśmy, co chcemy zrobić w tej kategorii wagowej, także jest to logiczne zestawienie. Ale czy w przypadku w takim razie dłuższej pauzy Tomka będziecie chcieli dać kogoś innego Pawłowi, czy czekać z tą walką po prostu? Nie wiem, no na pewno Paweł powinien zawalczyć w pierwszej połowie roku i no dajcie nam chwilę. No. Ale o pas? Nie chcę się jeszcze deklarować. Chciałbym zacząć walkę Pawła z Tomkiem o pas. No to przejdźmy jeszcze stopniowo niżej. Romek Szymański, no nie chcę powiedzieć zaskakuje, bo wiemy, że Romek jest bardzo mocnym zawodnikiem, ale no Raul Tutarauli to był zawodnik, który no, naprawdę wiele osób chwaliło ten transfer, wiedząc jak bardzo mocny i doświadczony to jest zawodnik. No a Romek niczym profesor odprawił go w klatce. Ja myślę, że to jest nie tylko ta walka, bo od przegranej z Marianem z każdym pojedynkiem Roman wygląda coraz lepiej. Po bliskiej walce z Donovanem, który też wiemy, że jest mocny, znokautował Mateusza Legierskiego. No, porównując jak przeciwko Valeriu wyglądał Romek, Borys czy Gracjan Szadziński, no to w ogóle no, Romek tutaj wyprzedza swoich kolegów o lata świetne. I teraz no, fantastyczne poddanie z Raulim, więc szapoba. No, ja jestem pod wrażeniem trochę. Był taki moment, że nawet rozmawialiśmy o tym z Romkiem, że no wiesz, na razie nikt nie dopomina się tego, żebyś ty walczył o pas, bo wszyscy pamiętają tą twoją walkę z Marianem. Musisz no, pokazać ludziom w klatce coś takiego, żeby oni zaczęli zadawać to pytanie. I to było przed tą walką, rozumiem. Chyba jeszcze przed poprzednią, tak? No i Romek zrobił właśnie dokładnie to, na co się umówiliśmy, tak? No właśnie, no bo pytanie, czy on będzie się bił o ten pas, no bo póki co mamy no, mistrza i tymczasowego mistrza i no, nie wiem, czy wy już może wiecie, kiedy dojdzie do tej unifikacji. Jeszcze nie wiemy, pracujemy nad tym, no to wszystko zależy od terminów, tak? No, ja myślę, że Romek zasługuje na tę walkę, jeśli będzie chciał poczekać, damy mu taką możliwość. Tak mi się wydaje, nie konsultowałem tego z szefami, tak bym rekomendował, a jeśli będzie chciał stoczyć pojedynek pomiędzy, też damy mu taką możliwość. A Raul Tutarauli gdzieś tam mimo tej przegranej, myślicie, że już znajdzie swoje miejsce w rankingu? Myślę, że tak. Ja będę za tym. Szczególnie, że chyba będziemy musieli jednego zawodnika usunąć, więc Raul pewnie zajmie miejsce w ósemce.
Czy rozumiem, że to będzie pewnie Borys Mańkowski w takim razie? Nie, Daniel Torres. A, no Daniel. Będziemy usuwać Borysa z rankingu. Okej, okay, no to, czyli rozumiem, bo w czwartek, w piątek nagrywaliśmy, to było, że Daniel Torres póki co nie jest zawodnikiem, ale to coś się wyklarowało tego czasu? No nie, no pewnie, czy raczej ktoś zwrócił mi uwagę, że skoro nie jest zawodnikiem KSW, to dlaczego jest w rankingu. Zresztą skądinąd słusznie, także czas odciąć pępowinę. Mhm. No tak, no to Borys Mańkowski, no może usunięty z rankingu faktycznie to za dużo, no ale jednak kolejna przegrana. No jest jakiś taki roller coaster w ostatnich latach kariery Borysa, bo jak pamiętam, były te chyba 3 porażki z rzędu, Mamet, Roberto, Norman, potem chyba 3 wygrane z rzędu, Waso, Wrzosek, Kornik, walka o pas. Też przecież bardzo bliska, no tam na centymetry Borys przegrał z Marianem. No i już słabiej z Danielem Torresem i teraz przegrana przed czasem. No liczę, że i znając też Borysa, że znowu on, to jest ten moment, kiedy on się odbije od dna i wróci na drogę zwycięstw, bo cały czas widzę u niego tą młodzieńczą energię, chęć do trenowania, jaranie się sportem. No, ale tak jest też MMA. No, czasami się trafia na mocniejszego. No tak, ale to czy na przykład przychodzi mi do głowy, no bo Valerio Mircza po raz kolejny świetnie się pokazał. No, wiemy, że z Romkiem Szymańskim tak naprawdę no, tam po prostu kontuzja przeszkodziła w tej walce. Czy na przykład jeżeli nie będzie póki co szansy wyłonić aktualnego mistrza, czy na przykład nie doszłoby do rewanżu Romka z Valerio? Pewnie jest taka możliwość, ale też pamiętam, że to co nie tylko nie chciałbym tutaj zwalać wszystkiego na tą kontuzję, bo Romek wyraźnie wygrywał ten pojedynek w pierwszej rundzie, jeszcze zanim Valerio złamał dłoń. A jakieś plany na Valerio już są? No bo wdarł się naprawdę mimo wszystko przebojem do tej wagi lekkiej, odprawiając no, takich zawodników właśnie, których wiemy, że to raczej oni kończyli ewentualnie, a nie ich. Mam na myśli Gracjana Szadzińskiego czy Borysa Mańkowskiego właśnie. No, będziemy się zastanawiać. No na pewno jakaś walka rankingowa, tak? No wydaje mi się, że to, co przede wszystkim widać po Valerio, że czuje się dobrze, jakby odnalazł się w KSW. Chyba coraz bardziej się rozkręca też nawet medialnie. To prawda, no też zatrudniliśmy Mołdawianina, który jest w ogóle piłkarzem, mieszka tu w Polsce, żeby był jego tłumaczem, też takim no, osobą, która się tu nim opiekuje, jest takim pomostem między organizacją a zawodnikiem, no, który jednak nie mówi czy tam po angielsku, no, z oczywistych względów też po polsku, więc wydaje mi się, że to był dobry ruch, bo dzięki temu widać było, że zawodnik czuje się lepiej po prostu u nas, bo po prostu dużo lepiej rozumie wszystko, co wokół niego się dzieje i to zapewne też było elementem tego, jak świetnie się pokazał. No to przy walkach rankingowych, wadze lekkiej spytam od razu, czy to już jest ta pora, że też Jan Elias dostanie walkę rankingową? Wiadomo, że pewnie dużo będzie zależeć od tego, jak się pokaże jeszcze na Ares, ale no, w KSW cztery walki, trzy wygrane, no jedna no kontuzja. Tam sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Ja nie wiem, czy ta walka na Aresie dojdzie do skutku, także dajcie nam chwilę popracować w tym temacie. Ale walka na KSW dojdzie do skutku, rozumiem? Być może. Okej, no to spytam pytam jeszcze dalej. Mówiłeś tu o tym odbiciu się od dna, no to Łukasz Rajewski. No, mówił o tym, że on lubi mieć nóż na gardle, no i odprawił zawodnika, który w sumie wywodzi się ze stójki z tego, co wiemy. Tak, to prawda. No, nawet mnie Łukasz zaskoczył, bo no, raczej nigdy nie przejawiał takich zdolności do posyłania rywali na deski, a szczególnie w starciu z zawodnikiem, no, który jest super obity, jeżeli chodzi o sporty stójkowe. Dość powiedzieć, że jego menadżer Majdi Shamas napisał do mnie tuż po pojedynku, że nie jest w stanie w to uwierzyć, bo zrozumiałby porażkę w parterze, ale że on w Szwecji miał problem, żeby go no jakby znaleźć dla niego rywala, bo wszyscy znając jego umiejętności stójkowe odmawiali i tu nagle, no jakby tu nie było przypadku, tak? To był trzeci knockdown, który już jakby ostatecznie zakończył ten pojedynek. Super, szapoba, naprawdę. No zawsze lubiłem styl walki Łukasza Rajewskiego. Coś, miałem takie wrażenie, że coś tam zawsze czegoś takiego minimalnie brakuje, żeby... Było też dużo takich pojedynków, które były bliskie, na przykład
akurat nie u nas w Cage Warriors, przecież prawie znokautował Matsa Barnella i nie udało mu się go skończyć, potem sam przegrał przed czasem. A tutaj wychodzi, mając faktycznie, no byliśmy umówieni, że to jest ostatnia szansa i wygląda najlepiej w karierze, także jestem pod wrażeniem. No to z kolei inny Łukasz z nieudanym debiutem w KSW, no bo Łukasz Sudolski przegrywa przez knockout. Jego menadżer Artur Gwóźdź powiedział, że chyba trochę głowa nie zagrała, że on w nowych miejscach ciężko mu się jest odnaleźć. No tak to trochę wyglądało, no nie wyglądał... Ciężko powiedzieć coś dobrego o tym występie. No były momenty w parterze, ale też nie za wiele, no nie udało się skończyć Brazylijczyka w tej płaszczyźnie, a no wszystko się rozsypało w tej drugiej rundzie. Także no znowu, no takie jest MMA. To też nie był słaby zawodnik, no twardy, mocno bijący gość, który jak tylko poczuł krew, to wykorzystał, tak, swoją okazję. Z tego, co on namówił w trakcie Media Dayu, miał chyba kontrakt na jedną walkę, sprostuj, jeżeli nie, ale czy zamierzacie w takim razie rozmawiać o przedłużeniu? Jak najbardziej. Jakieś już plany wstępnie zestawienia? Nie, jeszcze nie. Też menadżer właśnie Łukasza powiedział nam, że no były już plany nawet po tej walce, nie chciał zdradzić jakie, ale czy ty coś więcej możesz powiedzieć? Nie ma sensu w tej chwili. No dobrze, no to zostało jeszcze kilka walk, tam między innymi Oskar Szczepaniak, no udanie też, no nie wiem, czy on się uratował, bo tak naprawdę przegrał w KSW tylko z Janem Liasem i to na początku też drogi Jana. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze chyba, jakim mocnym jest zawodnikiem, no ale rozumiem, że zostaje i pewnie będzie dalej gdzieś tam budowany w tym KSW. Tak, no ewidentnie widać progres u Oskara, wypadł zdecydowanie lepiej niż w swoim debiucie. To też nie był łatwy przeciwnik, dużo bardziej doświadczony, przechodzący z kategorii wyżej. Wydawałoby się nawet, że mógł mieć jakąś przewagę siłową nad Oskarem. Na pewno jest wiele do poprawy i no, były momenty, w których pewnie bardziej doświadczony zawodnik mógłby wygrać tę walkę przed czasem na miejscu Oskara, ale jest nad czym pracować, to jest młody zawodnik, też jest jakiś, raczej widzimy ten potencjał w nim, nawet tutaj, mimo że to była druga walka na karcie, to doping był ogromny dla niego. Jego menadżer też niezwykle zaangażował się w promowanie tego zawodnika, sprzedaż biletów i promowanie jego występu, także no, na pewno przecież do Szczecina będziemy wracać i potrzebujemy szczecińskich zawodników. Których pod dostatkiem. No z tym nie zawsze było tak dobrze, ale myślę, że nawet Łukasz po porażce, no przecież on wróci na kolejną walkę, Oskar tak samo, jeszcze zanim pewnie wrócimy do Szczecina, no ale jak ktoś był tu dzisiaj na hali i słyszał ten doping, nawet nie tylko dla tych szczecińskich zawodników, ale i dla poznańskich, którzy trochę chyba zostali też przyjęci jako swoi przez szczecińską publiczność, no to rozumiem, dlaczego musimy też rozwijać nasz park zawodniczy o szczecińskich fighterów. Pominąłem jedną walkę na tej karcie, Rafał Kijańczuk, Mark Dusis. No, Rafał Kijańczuk dość szybko się rozprawił z Niemcem. Czy to jest już pożegnanie Marka z KSW? No, to była jego ostatnia walka w kontrakcie, także no, nie chcę mówić definitywnie, na pewno chciałbym porozmawiać z menadżerem. Na pewno nie wyglądał dobrze, no właściwie sam ściągnął sobie Rafała do dosiadu i przez to przegrał, także no, spory błąd. Rafał Kijańczuk, mimo że no, przegrał tę walkę poprzednią, no ale przegrał z Iwanem Erslanem, który w walce o pas no, pokazał, że jest naprawdę piekielnie mocnym zawodnikiem, więc czy jest jakiś plan na Rafała, żeby no może jednak walczył gdzieś o te wyższe cele, może niekoniecznie z takimi zawodnikami jak Erslan, no, ale jednak powoli wchodził gdzieś w ten ranking? No, Rafał mnie trochę zaskoczył, bo rzadko się zdarza, żeby zawodnik miał przemyślane to, co, znaczy rywala, którego chce zaproponować na swoją kolejną walkę. Mieliśmy chyba trochę inne plany wobec Bogdana Gnitko, ale rozważymy propozycję Rafała. No to chyba już ostatnie nazwisko, jakie zostało, no to Borys Dzikowski. Wygrywa, choć ku zaskoczeniu wielu, na pełnym dystansie. Znaczy ja nie jestem jakoś specjalnie zaskoczony, bo na pewno Andre Langen to jest mocniejszy przeciwnik niż pierwotny zawodnik. Dużo lepszy, znaczy bardzo mocny kickboxer i no, trochę przez to
Borys musiał uciec od tej swojej dominującej płaszczyzny, czyli stójki, i próbował wykorzystywać braki parterowe Niemca, co też nie wychodziło mu. Jakby Langen momentami dobrze się bronił, nie dawał sobie zrobić aż tak dużej krzywdy. Obaj przyjęli. I może jedna runda, w sumie chyba 10-8, z tego co pamiętam, jeden sędzia punktował. No, jeden sędzia, czyli też nie była aż to taka totalna dominacja, ale no, pokazał na pewno kawał charakteru Niemiec i myślę, że na tym etapie kariery dla Borysa to też dobrze, że przewalczył pełny dystans po pełnych przygotowaniach, no bo tu on jakby no, w odróżnieniu od poprzedniej walki już dostał te 8 tygodni, także no to jest też młody zawodnik, którego będziemy chcieli budować. Cieszę się, że te walki, które odbywają się jeszcze przed otwarciem na gali, pozwalają nam budować takich młodych zawodników. No to tak pokrótce bonusy, chociaż wydaje mi się, że to jest bardzo proste tego wieczoru. Też mi się wydaje. No, walka wieczoru oczywista, Tomek z Radkiem. O tej walce chyba za dużo nie powiedzieliśmy. Tak, o samej walce właściwie może jeszcze spytam, no bo patrzyliśmy na tę walkę tutaj w Mediarumie i byliśmy zaskoczeni poniekąd, że Radek nie korzystał z tego, co ma największy atut, czyli z tego dystansu, który Tomek wiemy, jak bardzo świetnie skraca. No, ja myślę, że próbował korzystać, no tylko to Tomek potrafił go jednak zachodzić i skracać ten dystans. No, ja myślę, że jak ktoś sobie obejrzy dla porównania, jak Radek rozprawił się z Wilnisem, a jak trudno mu było z Tomkiem, no to tylko pokazuje, na jakim poziomie jednak jest kickboxing Tomka Romanowskiego. No bo tu też Tomek nie stwarzał jakiegoś zagrożenia przecież obalenia, no to była czysto kickbokserska walka. No ogólnie myślę, że obaj pokazali sporo swoich atutów, bo były momenty, że Radek trzymał Tomka na tym dystansie frontalnymi kopnięciami, ciosami prostymi, middle kickami, a Tomek potrafił jednak momentami skracać ten dystans. No, obaj też byli podłączeni, wydaje mi się, że Radek trochę bardziej w pierwszej i w drugiej rundzie. No, generalnie przez moment, jak ta walka tak niemrawo się zaczynała, to sobie pomyślałem, kurczę, takie spore oczekiwania mieliśmy wokół tego pojedynku i może trochę zapeszyliśmy, ale no jak to się już rozkręciło, to myślę, że nawet przewyższyło to te oczekiwania. No to właśnie, to tak, to zdecydowanie walka wieczoru, myślę. Chociaż też tu zaskoczenie właściwie, że na pełnym dystansie chyba. Ja wiem, to nie wiem, czy jest jakiś zawodnik, który tak potrafiłby jednym ciosem Tomka znokautować. No. Ale Tomek potrafi. No ale Radek też, jakby no, mając to doświadczenie z kickboxingu, jest w stanie parować dużo ciosów, łapać je też na odejściu. No to jest troszkę inny poziom niż pewnie no, zawodnicy wywodzący się ze sportów parterowych, tak, jeżeli chodzi o też umiejętność. Nawet jeżeli przyjmujesz cios, to gdzieś zniwelowania jego impetu, tak? Pewnie trochę tak, ale ja raczej się spodziewałem, że to może być dłuższa walka. Natomiast no, Tomek na porannym ważeniu w piątek mówił, że nawet trochę za dużo zrzucił. Pytanie, czy rozważacie jeszcze danie mu szansy w tej półśredniej? On waży, ja na ważeniu wieczornym Tomek ważył 4 kg więcej od Radka, także nie. Znaczy, na szybko odbił. Nie. Niewiele mniej od Michała, także, który walczył jednak w limicie podwyższonym. Także no, myślę, że... Zresztą, no, słuchajcie, Tomek wywalczył walkę o pas w wadze średniej. Na razie nikt go nie wysyła do półśredniej. Oszczędzimy sobie tych stresów. No to chyba wszystko. A, no i to tak, to mamy walkę roku, znaczy walkę wieczoru oczywiście. No Romek i Valeriu, myślę, że nie ma co tutaj dywagować. No dobrze, to jeszcze ocena w skali 1-10. 10. To mocne rozpoczęcie roku. No nie, no to była bardzo dobra gala. Myślę, że lepsza niż poprzednia. Niż KSW 77 w lipcu? Ja tak uważam. No to zobaczymy, co twierdzą na ten temat fani, a ja dziękuję bardzo. No i w takim razie czekamy na dalsze ogłoszenia Liberca i przede wszystkim na rywala Fila de Frisa. Wkrótce. Dzięki.